Chciałam wam powiedzieć dzisiaj o mojej najważniejszej decyzji w życiu. 2 lata temu, świadomie, oddałam życie Jezusowi. Ustanowiłam Go swoim Panem i Zbawicielem. To była najważniejsza decyzja w moim życiu. Decyzja, która pociągła za sobą najważniejszy fakt. Zbawienie. Zbawienie jest za darmo. Zbawienie jest za darmo. Dzięki Jezusowi Chrystusowi możesz dzisiaj być człowiekiem zbawionym, tak jak ja. To najważniejsza decyzja w życiu człowieka. Bo albo wybierasz życie, które niesie Jezus Chrystus, albo wybierasz śmierć. Bo nie ma drogi pośrodku. Nie ma czyśćca. Nie ma czyśćca. Jest tylko niebo albo piekło. I ty, chodząc po tej ziemi, masz szansę wybrać. Masz szansę podjąć decyzję, co wybierasz. Kochani, ja byłam bardzo religijną osobą. Myślałam, że przez sakramenty, przez modlitwy, przez pośrednictwo Matki Bożej, przez to, że będę dobrym człowiekiem, będę miała wstęp do nieba. Ale kiedy przyszła mi prawda Ewangelii, kiedy upadłam na kolana i Duch Święty mnie przekonał, że nie znam Jezusa, że to, co robię, to, że dużo się modlę i jestem religijna, to demoniczne związanie. Religia nie zapewni ci zbawienia. I 2 lata temu upadłam na kolana i powiedziałam: Jezus, ja chcę cię znać takim, jaki jesteś naprawdę. Bo moje życie w religii jest puste. Nie widzę tutaj życia, a ja chcę Ciebie znać. Ciebie. Chcę Ciebie znać osobiście. I poznałam Boga, który odpowiada. Poznałam Boga, który widzi ludzkie serce. Poznałam Boga, który prawdziwie, realnie podniósł moje życie i wyswobodził je. Nie stało się to w Kościele, na Eucharystii. Nie stało się to podczas sakramentu spowiedzi, ale w moim pokoju, kiedy podjęłam decyzję, że wierzę, że Jezus Chrystus zapłacił za mnie cenę, że On poniósł należną mi karę, że On prawdziwie zmartwychwstał. On prawdziwie zmartwychwstał. I że On jest Bogiem życia. Że On jest jedyną prawdą. Ja to zrozumiałam w moim sercu. I podjęłam decyzję. Jezus, ja Ci wierzę. I ustanowiłam Go swoim Panem i Zbawicielem. I dzisiaj wiem, że znam Jezusa Chrystusa. Nie tego religijnego z Kościoła katolickiego. Ale prawdziwego Boga. Prawdziwego Króla. Prawdziwego Boga życia, Boga mocy i mam pewność zbawienia. I dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że musisz narodzić się na nowo, aby ujrzeć Królestwo, aby mieć pewność zbawienia. Musisz w swoim sercu uwierzyć w dzieło krzyża i w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jest Twój dzień zbawienia, jeżeli uwierzysz w pełną Ewangelię, jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa i odwrócisz się od dotychczasowych toków myślowych. Możesz dzisiaj poznać Boga życia, możesz dzisiaj poznać Boga mocy i żyć w prawdziwej wolności. Od Ciebie zależy,
To od Ciebie zależy, od Twojej decyzji i od Twojej postawy serca. Podejmij dzisiaj decyzję, że wierzysz Jezusowi, że wierzysz, że On umarł za Ciebie i zmartwychwstał, że jest Bogiem panującym i ustanów Go swoim Panem i Zbawicielem, a będziesz realnie żył, a będziesz realnie żył, a będziesz miał pewność zbawienia i nie będzie w Tobie lęku przed śmiercią, bo Jezus zmartwychwstał i pokonał śmierć, pokonał diabła raz na zawsze. Dzisiaj przyjmij to przez wiarę. Zbawienie jest za darmo. Dla Ciebie dzisiaj, w swoim pokoju, zamknięty w swoim domu, upadnij na kolana i wezwij imienia Jezus. Amen.